Małe anioły. W pobliżu jesteś wciąż. Wiem dobrze sam, jak wiele jesteś wart. Twój świat to kruchy domek z kart. Pomogę ci od nowa złożyć go, bo nie, nie jesteś sam. Nie, nie, ja jestem przy tobie. Gdy ci będzie źle, daj mi znać. Każdy z nas pragnie mieć, na kogo liczyć i mieć przyjaciela, gdy głód go męczy albo strach. Ja będę tym, co nie da ci się bać. Nie, nie jesteś sam. Nie, nie, ja jestem przy tobie. Gdy ci będzie źle, daj mi znać. Niech zniknie mgła, niech świeci blask, niech cieszą dni, niech zginie lęk, niech wyschną łzy. Daj mi swą dłoń, drogę wskażę ci. Nie, nie jesteś sam, nie. Daj mi znać. Zupełnie, synku. Do świąt zostało jeszcze 2 dni. Hej, tato! Czy wiesz, co chciałbym dostać pod choinkę? Chciałbym konia! Takiego dużego, brązowego konia w białe paski! Wiesz, synku, to był ciężki rok. Nie powinieneś spodziewać się wielu prezentów. Mógłbym zacząć pracę w młynie. Zarobiłbym trochę pieniędzy. Danielu, jesteś zbyt młody na taką pracę. Możliwe, że dostanę pracę w kopalni. Wrócę niebawem, Danielu. Opiekuj się siostrą i bratem. No tak, naprawdę. To brzmi wspaniale. Do widzenia. Pa, tato. No,
Daniel, masz jakiś problem? A, rany. To znaczy, rzecz w tym, że... No, już nie mogę z wami wytrzymać. Jestem zmęczony takim życiem. Jeśli to można nazwać życiem. Chcę robić to, na co mam ochotę. A może powinieneś spędzać trochę mniej czasu na użalaniu się nad sobą? Aha. Jeśli nie ja, to kto? Dlaczego widzisz tylko czubek własnego nosa? Zostaw mnie w spokoju! Ej, to takie nudne. Czy wszystko już gotowe? Będzie gotowe, kiedy skończymy. Słuchajcie, myślałem, że jesteśmy tu po to, żeby coś zrobić. Sami widzicie, oni potrzebują porządnej kuracji rozweselającej. Właśnie, a ty właśnie. Co? Jeden, dwa, trzy, to musi być z pół tuzina spadających gwiazd w samo południe, w biały dzień. Chcę zobaczyć, daj mi zobaczyć. Już nie widać. Wracaj, Jimmy, on sobie tylko z ciebie kpi. Wcale nie, widziałem na własne oczy. Tę choinkę trzeba jakoś udekorować. Kokus, śmokus! No, już lepiej! Skończymy szybciej, jeśli pomożesz. O tak, to brzmi zachęcająco. Ale nie tak bardzo jak jazda na sankach! Idziesz, Jimmy? Coś ty, Daniel, to zbyt niebezpieczne. Jimmy jest za mały. Nic mu się nie stanie. Ale Daniel... Przecież miałeś nas pilnować. Pilnuję. Nie dopuszczę, żebyście umarli z nudów. La 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 da. No no, to mi wygląda na śnieżną bitwę. Uważaj, hej. Jesteście za daleko, hej! Jimmy, nie boisz się, prawda? Nie ma mowy. A ty? Nie, ani trochę. Hoppa! Chyba nie mogę na nich patrzeć. Wspaniale! O tak! Daniel, czy możemy jechać szybko, trochę wolniej? Wiedziałam, że nie mogę na to patrzeć. Chodźcie! Wszystko w porządku, Jimmy? Nie mogę się zatrzymać! Daniel, uważaj! Uważaj! Nie, mamy problem. Jimmy? Znaczy on... Co z nim? Molly! Jimmy, słyszysz mnie? Wszystko w porządku? Daniel, obiecałeś, że będziesz na niego uważał.
Powinniśmy byli na nich uważać. Czy tu jest echo? No tak, nasza wina. Hej, to nie była moja wina. To przez lód. Amela, zrób, żeby to nie bolało. Ojej. On potrzebuje pomocy, potrzebuje lekarza. Zrozum, wiem o tym. Nie mamy telefonu. W jaki sposób mam wezwać lekarza? Ktoś będzie musiał pójść po niego do miasta. Droga prowadzi przez szczyt, potem wzdłuż rzeki. Dam radę, uda mi się. Dam z siebie wszystko, zobaczycie. Możecie mi wierzyć. Jimmy, jak się czujesz? No tak, w takim razie idę. Dobrze, a ja się nim zaopiekuję, Danielu. Tak, rozwiązałem zagadkę. To właśnie on. Zaczekaj, momencik, to nie tak. Nie ten jest ranny. Tak, to brat tego chłopca. Wiem, ale zobaczcie, ten bardziej potrzebuje naszej pomocy. Cóż, skoro on potrzebuje naszej pomocy, to jest w niebezpieczeństwie. Właśnie. Zaczekajcie wszyscy. Ile razy próbowaliśmy zrobić coś razem, ponosiliśmy klęskę. Kompletną, totalną porażkę. Hej, co ty wygadujesz? Klapa, nie wypał, nieszczęście. Bądźmy tego świadomi, nie jesteśmy najlepszymi aniołami. Ale możemy być, jeśli spróbujemy. Hej, rozchmurzcie się. Właśnie! Jestem pogodny. Oto ja, radość, radość. Gdybym się martwił, to byście zobaczyli. Zik ma rację, nie wychodzi nam współpraca. Mam rację? Ale musimy pomóc. Jak? Słuchajcie, to proste. Robiłem to setki razy. Półka z masłem. Przestańcie, uda się, na pewno. O, najgorszy jest zbytni optymizm. O, dalej, druhu. Długa droga przed nami. Musimy iść. Czy to on? O nie! On mnie obślinił! Więc co dokładnie mamy zrobić dla chłopca? Nic trudnego. Robiłem to 150 razy. Całkiem dużo. Myślałam, że mówiłeś sto! Straciłem już rachubę. Na druhu, idziemy. Wiem, że się męczysz, wiem, że boisz się, że brak ci sił, by odważnym być. Będę przy tobie, by cię prowadzić, by cię kochać i chronić. Chcę żale ukoić, osuszyć chcę łzy. I niech zło ucichnie, a radość niech brzmi. Będę twym stróżem, wiernym obrońcą, tak blisko nam razem do celu. Słuchaj mnie, jestem tu, oczy zmruż, nie lękaj się. Będę przy tobie, by cię prowadzić, by cię kochać i chronić, by cię kochać i chronić. Gdzie droga zbyt długa, gdzie zbyt stromy szczyt, gdzie w mroku hula zimny nocny wiatr. Nie bój się już, ja postoję na warcie, aż poranny świt wzejdzie. Wołaj mnie, będę tuż, zjawię się wnet na czas. Będę przy tobie, by cię
chcę cię kochać, być blisko przy tobie. Tak w mrok, jak i w blask. Być ze mną przez świat, bym mogła cię się, truchu, znam drogę. A może mi się zdawało? To wszystko przez ten śnieg. Wszystko wygląda zupełnie inaczej. Będzie dobrze. Odnajdę tylko naszą drogę. Myślę, że chcemy zejść tamtędy. Przepraszam! A kuku! Przepraszam! O co chodzi, Claire? Chłopiec, którego jesteśmy stróżami, poszedł sobie. O nie! Klęska! Wiedziałem, że damy plamę, ale nie, że tak szybko. Och, nie bądź takim pesymistą. Znajdziemy go. Ja? Pesymistą? Gdzie oni są? Daniel! Daniel, gdzie się podziałeś? Daniel! Musimy odnaleźć chłopca, bo będzie zgubiony. Oczywiście. Gdybyśmy go wcześniej pilnowali, nie musielibyśmy go teraz szukać. Myślę, że powinniśmy zejść tędy. Oczywiście. Jeśli wybralibyśmy tę prostą ścieżkę z lewej, to na pewno nie byłaby ona taka prosta. Rozumiecie? Hej, Zeke, uśmiechnij się. Zawsze widzisz szklankę do połowy pustą, prawda? Patrzę na szklankę jak na niebezpieczny przedmiot, który zaraz się stłucze. Natomiast papierowe kubki są niezawodne i higieniczne. O rany... Czy damy radę jakoś tędy przejść? Hej, druhu, patrz! Uda nam się, piesku! Zobaczysz! Dalej, piesku! Nic prostszego! I po kłopocie! Pańskie piętro. Druhu, jesteś cały? Dobra, teraz musimy dostać się do miasta i znaleźć lekarza dla Jimmy'ego. Robi się późno, piesku. Miałem nadzieję, że do tego czasu zajdziemy dalej. Źle się stanie, jeśli utkniemy tu na noc. Widzicie to, co ja? O, jakaś chatka. Tam znajdą coś do jedzenia. Ale jak zaprowadzimy ich stąd aż tam? To daleko!
Myślę, że mam pomysł. Musimy iść dalej. Gdybyśmy nie mieszkali na takim pustkowiu, to wina taty. O nie. Co teraz zrobimy? Spójrz, druhu. Tak jak przedtem. Musimy to sprawdzić. Scott, spójrz tam! Czy jest tu ktoś? Hej, hej! Idę. Dzień dobry! Niemiło jest odmawiać, ale jeżeli coś sprzedajecie, to mnie to nie interesuje. Panie, przepraszam, mnie nic ale nie jestem sprzedawcą. Zgubiliśmy się. O, niech mnie! Żadnych odkurzaczy, kredek czy encyklopedii! O! A cóż to za uroczy zwierz czy koń? A może to pies? Ile za niego chcesz, a? On nie jest na sprzedaż. Idziemy do miasta po lekarza, ale zabłądziliśmy. Zapłacę ci za tego konika! Mogę dołożyć czekoladę? To ostateczna propozycja. No dobrze, dam dwa razy więcej. Nie sprzedam go! Ach tak? To co za sprzedawca przychodzi z niczym na takie odludzie? Nie jestem sprzedawcą. A, zatem musieliście się zgubić. To czemu do diaska nie powiedzieliście od razu? Wchodźcie, pewnie porządnie przemarzliście. Tak sobie myślę, może pan ma telefon? Proszę zrozumieć, mój braciszek jest ciężko ranny i... Chłopcze, tu jest telefon! Oczywiście nie podłączony, bo nie ma prądu. Dostałem go od wędrownego sprzedawcy za piosenkę. Jest pięknym elementem dekoracyjnym, nie uważasz? Bardzo użyteczny, proszę, korzystaj. Nie sądzę. A może coś do jedzenia? Jedzenia? No dobrze, że o tym mówisz, chłopcze. Umieram z głodu, choć jadłem obiad 10 minut temu. Poproszę też coś dla mojego pieska. Prowiant zgubiliśmy w lesie. A, to przyniosę zatem coś więcej. Nie krępujcie się, siadajcie. A trzeba było tak od razu. Dziękujemy. Niech no zobaczę. Sałata, pomidory, przyprawy, oliwki, kiszona kapusta, musztarda, jeszcze ketchup, majonez i chrzan. I gotowe. O, wsuwaj, chłopcze. A jak masz na imię, a? Mam na imię Daniel. Pięknie. Ja mam na imię Zik. Zik Łasuch. Miło cię poznać. Dziękujemy, Zik. Dziękujemy za pomoc. Nie ma za co. Wiesz co, Danielu? Jesteś wykapanym tatusiem. Jak to? Przecież wcale nie jestem do niego podobny. Ależ jesteś. Masz jego oczy. Ty znasz mojego tatę? Oczywiście, że tak. Taylor McShane. No cóż. Przynajmniej kiedyś go znałem, w czasie wojny. Spójrz, zostałem postrzelony w nogę, o tu. Oj, to był ciężki przypadek na samym środku pola bitwy. Dookoła świstały kule i pewnie byłbym tam umarł. Byłem całkiem bezładny, leżałem i czekałem na pomoc. Nic więcej! I co się stało? No wiesz, chłopcze, straciłem przytomność. Ocknąłem się już w szpitalu. Twój tato wyciągnął mnie z tego strasznego miejsca, ryzykując własnym życiem. Potem zapytałem go, dlaczego to zrobił. I co odpowiedział? Czułem, że muszę tak postąpić. O, mój tato? Tak, ludzie stają się bohaterami, postępując według własnego serca. Zatrzymaj to zdjęcie. Och, och! Jaka to była wspaniała opowieść! Cicho! Mniam! Spójrzcie, jaka uczta! Mniam!
Do widzenia! Dziękuję! Do widzenia wam i dobrej drogi! Na pewno nie chcecie więcej kanapek? Kanapeczka. Oj, może ja bym coś przekąsił. Lepiej byłoby, gdybym za tę piosenkę dostał automat do przyrządzania kanapek. Jest szczyt. Zbliżamy się. Oby Jimmy miał się dobrze. Jest rzeka. Zapomniałem o moście. Następny most jest może 100 kilometrów dalej. Hej, druhu, wiele już przeszliśmy, ale tej rzeki nie przejdziemy. Nie poddamy się. Nie wolno nam się poddać. Hej, spójrz! Ulica! Prawie jesteśmy! To zwiastun jest anioła. O co chodzi? Łofi, potrzebujemy pomocy! A? Michael! Angelika! Siki! Popatrzcie! Jakaś ciężarówka! Ciężarówka? Ciężarówka? Claire, Gabi, spróbujcie ostrzec Daniela. Angela i Zeke, za mną. Pomożemy wam! Hej, ty, Daniel! Tu jesteśmy, posłuchaj! Uważaj, ciężarówka! Ciężarówka! Szybciej, szybciej! Hej, druhu, uważaj! Co się dzieje? Ja nic nie słyszałem. Chodźmy dalej. Danielu, uważaj! Ciężarówka! Uważajcie! A to co? Coś nie tak z klaksonem? Druhu, słyszałeś to? Scott, uciekajmy! O nie! Scott! Muszę naprawić ten klakson. Nie mamy wyboru. O! Za kogo?
Łap kierownicę! Siedzisz na mnie! Mam w uchu pióra! O nie! Nie chcę na to patrzeć! Puść kierownicę. Hej, co jest? Mam cię! O, gdy opowiem mi ręce, nie uwierzy mi. Oj, chyba nie powiem jej wszystkiego. Druhu, po co ja cię tu przyprowadziłem? To wszystko moja wina. Wszyscy przeze mnie cierpią. Bo myślę tylko o sobie. Zapraszamy do nas. Jesteś wrak. Jaki brąz? Wyglądasz, jakbyś wpadł pod ciężarówkę. Przecież wpadł, głuptasie. No tak. Smutne. No nie martw się, misiu. Nic się nie bój. Bo jesteś w przymraju. Pomożemy ci. Hej, wszyscy razem. Będziemy zawsze przy tym boku, przy tobie. Hej, wszyscy razem na zawsze. Ty musisz nam wierzyć, bo dziś będzie lepiej. Zróbmy fryzurę modną, piękną i poszystą też. Będziesz jak gwiazdo, bo zawsze jest pora, by zrobić coś razem. Hej, wszyscy razem. My ci damy nowy wygląd. Super wygląda! Współpracuj z nami już na zawsze razem. Hej, wszyscy razem. Hej, wszyscy razem. Ty musisz nam wierzyć, bo dziś będzie lepiej. Błyszczący i wsiąd. Jesteś cały? Nie wiem, co się stało, ale chyba nie chcę wiedzieć. Mieliśmy ciężki dzień. Po takim trudzie ma się czasem przewidzenia. O tak, ciężki, długi dzień. Doprawdy. Dziękuję, Melia. Będzie dobrze, zobaczysz. Tata! Jak się macie? Niestety nie znalazłem pracy. Nawet... Co się stało? Jimmy, co ci jest? Co tu się działo? Zdarzył się wypadek. Daniel poszedł po pomoc. Poszedł? W taki śnieg? Kiedy? Gdzie? W którą stronę? To jeszcze chłopiec. Czy sam da sobie radę? Jestem pewna, że nie jest sam. Radujmy się z nowiny tej. Niech wejdzie w każdy dom. Niech zbawszy O, tak? W czym ci mogę pomóc, mój drogi chłopcze? To mój brat, wypadek. Tadek? Zabawne imię jak dla chłopca. Tadek. Twój brat Tadek przypomina psa. Brat został w domu. Miał wypadek. Wypadek?
Brat, w domu? Mów, co się stało. Już idę, mój chłopcze. Tylko wezmę torbę. Już idę. Ty też chodź z nami, kudłaty przyjacielu. Dzisiaj na dworze jest straszny ziom. No właśnie, to jest problem. Radujmy się z nowiny tej. Niech wejdzie w każdy dom. Niech z waszych serc anielski świat, anielski świat. Kochani, oto Daniel. Jego braciszek Tadek miał wypadek. Potrzebuje pomocy. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Pokonał długą drogę. Już nie sam, już nie jesteś sam, nie. Już nie jesteś sam. Już nie jesteś sam. Nie jesteś sam. Już nie sam, już nie jesteś sam, nie. Już nie jesteś sam. O nie, nie, nie. Już nie jesteś sam. Już nie jesteś sam. Już nie sam. Już nie jesteś sam, nie. Już nie. Daniel, wróciłeś! Z niewielką pomocą. Radujmy się. Hej! Przepraszam, Jimmy. To był ostatni raz, kiedy myślałem tylko o sobie. W porządku? Zobacz, prawdziwa! Wesołych świąt! Daniel? Wszystko dobrze? Oczywiście, tato. Dlaczego? W taki śnieg? Dlaczego wyruszyłeś? Czułem, że muszę. Jestem z ciebie dumny, kocham cię. Ja też cię kocham, tato. Wesołych świąt! Obawiam się, że nie mam wam jak się zrewanżować. O, ale nie o to chodzi. Rozumiesz, są święta. Niczego nie chcemy. Wystarczy, że jesteście szczęśliwi. Co słyszysz, druhu? Tak, też to słyszę. Jakie piękne. Ojej. Radujmy się. Niech wejdzie w każdy dom. Niech zobaczy świat, anielski świat, anielski świat. Niech zwi anioł pieśń. Wesołych świąt! Wesołych świąt, Danielu. Wesołych świąt! W pobliżu jesteś wciąż. Wiem dobrze sam, jak wiele jesteś wart. Twój świat to kruchy domek z kart. Pomogę ci od nowa złożyć go, bo nie, nie jesteś sam. Nie, nie, ja jestem przy tobie. Jeśli będzie źle, daj mi znać. Każdy z nas pragnie mieć, na kogo liczyć i mieć przyjaciela, gdy głód go męczy albo strach. Ja będę tym, co nie da ci się bać. Nie, nie. Sam. Nie, nie, ja jestem przy tobie. Gdy ci będzie źle, daj mi znać. Nie, nie jesteś sam. Nie, nie, ja jestem przy tobie. Gdy ci będzie źle, daj mi znać. Nie, nie smuć się, niech zniknie mgła, niech świeci blask, niech cieszą dni, niech zginie lęk,
niech wyschną łzy. Daj mi swą dłoń, drogę wskażę ci. Nie, nie jesteś sam, nie, nie, ja jestem przy tobie. Gdy ci będzie źle, daj mi znać. Nie, nie jesteś sam. Daj mi znać, daj mi znać. To miejsce, to niebo.